przed telewizorami, przed odbiornikami radiowymi. Bądźmy dziś wdzięczni Bogu za wszystkie Jego dary, a dla siebie dobrzy jak chleb. Jeśli to uczynimy, Pan Bóg wszystkie nasze modlitwy przyjmie i wysłucha. Dziękuję bardzo serdecznie księdzu proboszczowi. I przed chwilą słowo księdza Jarosława Gzika, a ja bardzo serdecznie witam wszystkich widzów telewizji Trwam, którzy dołączyli do słuchaczy Radia Maryja i będą wspólnie z rolnikami z diecezji kaliskiej modlić się, dziękując Bogu za plony i za to, że chleba w Polsce nie zabraknie. Dzięki tym ludziom, którzy żywią, którzy bronią. Ksiądz proboszcz Żerkowa powiedział między innymi te słowa: bądźmy Bogu wdzięczni za dary i bądźmy także dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb. O to chcemy się modlić. Te piękne wieńce, które mamy okazję tutaj widzieć, są wyrazem pracy, bo dożynki są świętem dla rolników, ale także niech będą świętem dla każdego z nas. Módlmy się w intencji wszystkich ludzi, którzy pracują na roli. Mszy świętej przewodniczy ksiądz biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski, wraz z księdzem biskupem Łukaszem Buzunem, biskupem pomocniczym diecezji kaliskiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Ukochani w Chrystusie Panu, dzisiaj Kościół Kaliski tutaj w Żerkowie dziękuję Panu Bogu za dar chleba powszedniego. Modlimy się za ludzi ciężkiej pracy, którzy przecież uzależnieni od pogody, od warunków zewnętrznych, produkują ten chleb. Kiedy bierzemy kromkę chleba do ręki, miejmy świadomość, ile tam wysiłku, nie tylko rolnika, młynarza, piekarza, dostarczenie do domu tego chleba. Dziękujemy Panu Bogu za Jego opiekę. Jest takie piękne przysłowie, które mówi, że kto dobrze dziękuje, dwa razy prosi. Słyszymy, że są już decyzje rządowe, że to, co zostało wyprodukowane, choć nie może być zbyte, to jednak mądrość wzięła górę i będą rozdawane te produkty dla ludzi najuboższych przez organizacje charytatywne. I to jest piękne. Piękne jest też to, że dzielimy się tym chlebem. I chciałbym prosić was dzisiaj tutaj obecnych i tych, którzy gromadzą się przez media z nami duchowo, byśmy modlili się za ludzi, którzy mają wojnę, którzy mają głód, którzy pragną wody, chleba, przez to, że człowiek też potrafi być zły, tak jak potrafi być święty, tak też potrafi być zły. Kiedy to się dzieje? Kiedy nie ma Boga w sercu. Dzisiaj tutaj na tym stadionie zgromadzeni pokornie dziękujemy za Boże błogosławieństwo. Chcemy pamiętać o wszystkich naszych bliskich, zwłaszcza o ludziach chorych, cierpiących, spracowanych. Dziękując za chleb powszedni, wypraszamy Bożą opiekę, szczególnie przez pośrednictwo Matki Najświętszej. Dzisiaj też po raz pierwszy tak oficjalnie, choć jak planowaliśmy z panem burmistrzem, jeszcze wtedy nie myśleliśmy, że będzie biskup pomocniczy w Kaliszu, a dzisiaj ksiądz biskup wygłosi Słowo Boże. Wszystkich bardzo serdecznie
witam duchowieństwo na czele z biskupem Łukaszem, ale przedstawicieli władz i samorządowych, są posłowie, senatorowie. Wszystkich was serdecznie witam i zachęcam do gorącej modlitwy. Niech te wieńce, które są symbolem poszczególnych dekanatów, wspólnot, przypominają nam o wdzięczności wobec Boga i wobec ludzi. Byśmy mogli godnie sprawować najświętszą ofiarę jako ludzie słabi i grzeszni. Przeprośmy Pana Boga za wszystkie niedociągnięcia, słabości ludzkie, za grzechy chciwości, za brak szacunku do chleba powszedniego, pamiętając o ludziach, którym brakuje chleba. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. On jest zmiłuj się nad nami, On jest zmiłuj się nad nami, On jest zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj się nad nami, Chryste zmiłuj wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała. Módlmy się. Panie nasz Boże, składamy Tobie dziękczynienie za plony, które ziemia wydała dla naszego dobra i za działanie Twojej opatrzności spraw, aby na glebie naszych serc dojrzewały owoce sprawiedliwości, miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Czytanie z księgi proroka Izajasza. To mówi Pan do Szebny, zarządcy pałacu. Gdy stracę cię z twego urzędu i przepędzę cię z twojej posady, tegoż dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiliasza. Oblokę go w twoją tunikę, przepaszę go twoim pasem, twoją władzę oddam w jego ręce. On będzie moim ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu. Gdy on otworzy, nikt nie zamknie. Gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Wbiję go jak kołek na miejscu pewnym i stanie się tronem chwały dla domu ojca swojego. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Panie, twa łaska trwa po wszystkie wieki. Panie, twa łaska trwa po wszystkie wieki. Będę cię sławił, Panie, z całego serca, bo usłyszałeś słowa ust moich. Będę śpiewał ci psalm wobec aniołów. Pokłon ci oddam w twoim świętym przybytku. Panie, twa łaska trwa po wszystkie wieki. Będę sławił twe imię za łaskę twoją i wierność. Wysłuchałeś mnie, kiedy cię wzywałem. Pomnożyłeś moc mojej duszy. Panie, twa łaska trwa po wszystkie wieki. Pan, który jest wysoko, patrzy łaskawie na pokornego. Pyszałka zaś dostrzega z daleka. Panie, twa łaska trwa na wieki. Nie porzucaj dzieła rąk twoich. Panie, twa łaska trwa po wszystkie wieki. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Boga. Jakże niezbadane są Jego wyroki i nie do wyśledzenia Jego drogi. Kto bowiem poznał myśl Pana? Albo kto był Jego doradcą? Lub kto Go pierwszy obdarował, aby nawzajem otrzymać odpłatę? Albowiem z Niego i przez Niego i dla Niego jest wszystko. Jemu chwała na wieki. Amen. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Piotr, opoka, i na tej opoce zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. Alleluja.
Pan z wami. I z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów: za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni odpowiedzieli: jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus zapytał ich: a wy, za kogo mnie uważacie? Odpowiedział Szymon Piotr: ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł: błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem ciało i krew nie objawiły ci tego, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i ja tobie powiadam, ty jesteś Piotr, opoka, i na tej opoce zbudujemy mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Wtedy przykazał uczniom, aby nikomu nie mówili, że on jest Mesjaszem. Oto słowo Pańskie. Homilię wygłosi ksiądz biskup Łukasz Buzun, biskup pomocniczy diecezji kaliskiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Kochani diecezjanie, przedstawiciele władz, kochany księże biskupie Edwardzie, władz powiatowych, tutaj także lokalnych, delegacje z poszczególnych dekanatów i także organizacji, kochani kapłani, dzisiaj gromadzimy się na uroczystości, która zmusza też nas do refleksji przede wszystkim. Do refleksji nad sobą, nad pracą, do refleksji przede wszystkim w obecności albo przed obliczem Boga, bo taka refleksja przysługuje Eucharystii w świetle Słowa Bożego. Dożynki, a więc dziękczynienie. Człowiek, jak jest zapatrzony w siebie, to trudno jest mu dziękować dla drugiego człowieka, a w szczególny sposób dziękować dla Boga. I nie dostrzegamy wiele rzeczy, za które powinniśmy dziękować. Powinniśmy dziękować za dar Chrztu Świętego, za dar Eucharystii, za dar zdrowia, wreszcie za dar chleba. Dopiero kiedy jest to nam odebrane, kiedy tego nie mamy, to zauważamy, że brakuje nam zdrowia, że brakuje nam chleba. Dopiero jakiś brak zmusza nas do tego, żeby to dobro zauważyć. I dopiero wtedy rodzi się to pragnienie i ta świadomość, jak ważne jest dziękczynienie, jak ważna jest wdzięczność. Kiedy rodzice umierają, to dopiero wtedy zauważamy, jakim byli dla nas darem, jak mało okazywaliśmy tym ludziom bliskim wdzięczności. Wdzięczność jest czymś charakterystycznym dla człowieka. Jest czymś, co buduje w nas człowieczeństwo, co nas rozwija, ubogaca, co powoduje, że nawiązujemy także pozytywne, dobre relacje z drugą osobą. A co dopiero, jeśli mamy tą świadomość, co dopiero, jeśli chodzi o relacje, o więź, o bliskość z Bogiem.
Dlatego tak ważna jest uroczystość, która ma to przesłanie zasadnicze, dziękczynienie. Eucharystia jest zawsze dziękczynieniem. W Chrystusie przez Ducha Świętego zanosimy dziękczynienie Ojcu, Bogu, który dla każdego z nas jest Ojcem, który jest dawcą życia, który jest Tworzycielem, dawcą wszelkich darów. I to dopiero zauważamy w świetle wiary, która dla nas jest podstawowym darem otrzymanym na Chrzcie Świętym i którą powinniśmy rozwijać. Jezus dzisiaj kieruje słowa do uczniów sformułowane w pytaniu, za kogo uważają Syna Człowieczego ludzie. Takie padają słowa z ust Jezusa. Robi jakieś rozeznanie, takie socjologiczne. Nie dotyka jeszcze samych apostołów. Pyta, za kogo mnie ludzie uważają? I pyta także nas, każdego z nas, jako wspólnotę. Czy słyszysz, co o mnie mówią inni? Co mówią o Kościele, z którym się utożsamiam? Jak traktują moją obecność w Eucharystii, w sakramentach, w sakramencie pokuty, w Słowie Bożym, na katechezie? I Jezus nie usuwa, jak słyszymy, tego kontekstu opinii ludzkiej, środowiska. Nie pomija nastawień środowiska, w którym także my żyjemy. Nie neutralizuje tego. Żyjemy w konkretnym środowisku. Słyszymy różne opinie. One dotykają naszego serca. Dotykają nas samych, jeśli jesteśmy ludźmi głęboko wierzącymi. I w tym środowisku kształtuje się nasza wiara. Kształtuje się nasze odniesienie do Chrystusa. Wiara, która potrzebuje i pokory, i odwagi, żeby się rozwijała, wzrastała. Żeby ta więź z Bogiem w nas coraz bardziej się poszerzała. To pytanie Jezusa zwrócone do apostołów o to, jak postrzegają Go ludzie, ono pada w pewnym klimacie. Pada pod Cezareą Filipową. Miasto pogańskie, uczniowie otaczają Jezusa, patrzą na to miasto przepiękne, gdzie także w sąsiedztwie, na masywie skalnym, stoi także dumnie świątynia pogańska Augusta. Jakby symbol zła. W tym masywie także dostrzegają groty, w których praktykowano kult bożków. Jakieś ciemne czeluście. Według tradycji nazywano te czeluście bramy piekielne. Uważano, że mieszkają tam jakieś potęgi złe. I właśnie w tym klimacie i w tym krajobrazie Jezus zbliża się do samych uczniów. Zbliża się także do każdego z nas. Jakby odchodzi od tego kontekstu społecznego. To pierwsze pytanie było jakimś wprowadzeniem w to, co jest zasadniczym pytaniem. Zbliża się do człowieka, zbliża się do ciebie, do mnie i pyta, a ty, a wy za kogo mnie uważacie? Pyta też mnie i ciebie, za kogo uważam Jezusa Chrystusa w swoim życiu? I to pytanie, tego pytania nikt z nas nie uniknie. Tych najistotniejszych pytań w życiu nie unikniemy. One w pewnym momencie naszego życia zaczną nas dotykać. I dobrze, jak zaczną nas też niepokoić. Te pytania, one mają jakiś charakter nawracający. Powodują, że człowiek wraca do rzeczy najistotniejszych. Kieruje swój wzrok. I dobrze, jeśli kieruje, ku Chrystusowi. I pyta, co jest sensem mojego życia? Jaka jest moja przyszłość? To pytanie właściwie ma charakter religijny. To jest pytanie o wiarę świadomie przeżywaną. Przeżywaną we wspólnocie Kościoła. Wspólnocie, która jest najlepszym klimatem
żeby w człowieku wzrastała świętość, żeby człowiek nabierał tego, co jest treścią, zasadniczą treścią dla jego duszy, tym pokarmem, który karmi wnętrze człowieka. Nie tylko pokarmem materialnym, ale tym pokarmem, którego łaknie dusza ludzka. Pokarmem łaski, która ma charakter nadprzyrodzony. Jezus mówi, że ta odpowiedź Piotra, Ty jesteś Syn Boży, to wyznanie Piotra w bóstwo Jezusa, że ono nie pochodzi z Jego umysłu, z Jego serca, ale że ono pochodzi od Ducha Świętego, że ono pochodzi z tego źródła, które zawsze dla człowieka tchnie nowością, bo przecież człowiek stworzony jest do tego, co nowe, a ta nowość i piękno pochodzi od Ducha Świętego. I dzisiaj chcemy przeżywać ten czas dożynkowy w świetle wiary. Wiary, która, tak jak powiedziałem, powinna być pokorna, bo człowiek pokorny dostrzega rzeczywistość, w której żyje. Zaczyna ją cenić. Dostrzega plon, który zbiera jako dar Boży. Widzi, że wszystko zależy od Boga. Że to wszystko, co ma, począwszy od siebie samego, że to wszystko jest darem pochodzącym z ręki Boga. Człowiek pyszny tego nie zauważy. Będzie chciał to wykorzystać tylko dla siebie. Będzie w jakiś sposób przejawiał w tym wszystkim swój egoizm, swoją chciwość, swój indywidualizm. I wiemy, ile z tego płynie krzywdy dla drugiego człowieka. I wiemy także z Ewangelii, z własnego doświadczenia, że to nie daje radości, że to nie buduje ani więzi międzyludzkich, że nie buduje to rodziny, społeczeństwa, że wreszcie to nie otwiera serca człowieka na drugiego człowieka i na Boga. Dzisiaj w pierwszym czytaniu słyszeliśmy historię człowieka właśnie pysznego, Szebny, który był ministrem, pierwszym ministrem na dworze króla, który miał wszystko. Pobudował sobie grób nawet na wyżynach, na górze. Miał rydwany, jak mówi Słowo Boże. I miał także pyszne myśli. Myślał, że znaczy dużo. Mam wpływy, mam znaczenie. Nic mi nie jest potrzebne. Nikt mi nie jest potrzebny. Wszystkim zarządzam. Wszystko mogę po sobie posiadać. Pojawia się prorok Izajasz i w imieniu Boga mówi: oto Pan zmiecie cię z wielkim rozmachem. Nic po tobie nie zostanie, nawet wspomnienie. Na twoje miejsce posadzi prorok pokornego Eliakima. On zajmie twoje miejsce. Ile jest tragedii osobistych, tragedii wspólnotowych, rodzinnych, państwowych, które mają swoje źródło w ludzkiej pysze. Człowiek pyszny wierzy w siebie, ufa sobie, bazuje na swoich możliwościach. Człowiek pokorny jest otwarty, potrafi słuchać, potrafi patrzeć, potrafi widzieć, potrafi być umiarkowany, potrafi stawiać sobie właściwe granice, potrafi wielbić Boga. I dzisiaj podczas tej uroczystości chcemy sobie te prawdy ewangeliczne i życiowe przypomnieć, żeby wrócić do tego miejsca, z którego wyszedliśmy, do Boga, który jest źródłem wszelkiego życia, wszelkiego dobra, który jest źródłem tego dobra, z którego możemy się dzisiaj cieszyć. Zbiory, plony, ludzka ciężka praca, nagrodzona sukcesem. Tym, że człowiek widzi owoce swojej pracy, cieszy się z tego. Ale ta radość ma szerszy kontekst, bo wie, że to jest dobro Boże, bo może tym służyć, bo może to dobro się przez to także rozrastać i rozprzestrzeniać, bo potrafi także dawać otwartą ręką, nie ściska, nie bierze tylko dla siebie, nie żyje nawet tylko dla swojej rodziny, ale wie, że potrzeby są szersze, że jest sąsiad, że jest człowiek biedny,
że jest druga osoba potrzebująca, że wreszcie jest dobro narodowe, wreszcie jest Polska i jeszcze więcej, cały świat i kosmos. To jest wszystko dobrem z ręki Boga. Dzisiaj chcielibyśmy przeżywać tą uroczystość, przepiękną uroczystość tutaj, w tym pięknym miejscu, w Żerkowie, na stadionie, właśnie w świetle Bożego Słowa, które chce napełnić nasze serce. Słowa Piotra nie pochodzą tylko z jego wnętrza. Duch Święty działa w sercu człowieka. Chce mieć tam miejsce. Śpiewamy przepięknej pieśni eucharystycznej. Zróbcie mu miejsce. Miejsce Boga w sercu człowieka. W prawym sercu, oczyszczonym. Człowiek prawdziwy. To jest ten człowiek, który chodzi rozpromieniony przez Boże miłosierdzie. Przez serce oczyszczone w sakramencie pokuty. Gdzie jest wolność. Jest miejsce dla Chrystusa. Ta świadomość daru Bożego, który otrzymaliśmy. Ona pochodzi właśnie z tego światła Ducha Świętego. Abyście poznali i uwierzyli, mówi Pan Jezus w Ewangelii. Dzisiejsze słowa Jezusa skierowane do apostołów, a wy za kogo mnie uważacie, dotyczą każdego z nas. Za kogo uważamy Jezusa Chrystusa? Za kogo ty, bracie i siostro, uważasz w swoim życiu Jezusa Chrystusa? Czy On ma miejsce w twojej codzienności? Czy Go wypychasz przez brak modlitwy, Eucharystii? Wiara jest czymś prostym. Prostota wiary wyraża się właśnie w autentyczności życia. Jej się domaga. I dlatego człowiek często chce od tej prostoty uciec. Dzisiaj w tym świetle Bożego Słowa nabierajmy prostoty serca. Prostoty serca, która usprawnia nas do dziękczynienia. Bądźmy wdzięczni Bogu, bo tyle od Niego otrzymujemy. Często dostrzegamy negatywne aspekty naszego życia. Za mało widzimy tych dobrych, pozytywnych. W tym też czasie i miejscu tutaj prośmy Pana. Panie, przymnóż nam wiary, jak apostołowie, którzy byli świadomi, że tej wiary mają mało, że brakuje im wiary, brakuje im ufności, że mają w swoim sercu dużo wątpliwości i niewiary. Chcemy się skonfrontować z tą prośbą i uczynić ją naszą. Panie, przymnóż nam wiary, abyśmy byli ludźmi wiary, światła, jednocześnie dziękczynienia i wdzięczności za te wszystkie dary, które otrzymujemy od Ciebie każdego dnia, począwszy od daru życia fizycznego i życia duchowego, życia wiary, które otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, a który ciągle odnawiamy, które ciągle odnawiamy przez Eucharystię. Niech Maryja, która dla nas jest najlepszą przewodniczką na drodze naszej wiary, będzie nam bliska przez modlitwę, szczególnie może różańcową. Amen. Wyznajmy teraz naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Królestwo jedno nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty powszechny apostolski Kościół, wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Pełni wdzięczności za wszelkie dary z pól, ogrodów i sadów, których Pan Bóg nieustannie nam udziela, módlmy się do Stwórcy Wszechrzeczy. Stwórco łaskawy, dziękujemy Ci za naszego Ojca Świętego Franciszka, obecnych pośród nas naszych biskupów, Edwarda, ordynariusza diecezji kaliskiej, biskupa pomocniczego Łukasza, kapłanów, osoby konsekrowane. Błagamy, błogosław im i zachowaj od zasadzek nieprzyjaciół, widzialnych i niewidzialnych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stwórco Wszechświata, dziękujemy Ci za wszystkich rolników, ogrodników, sadowników, leśników, którzy natrudzili się przy tegorocznych zbiorach i błagamy, abyś wynagrodził im ich szlachetny wysiłek, pozwolił im sprzedać plony, aby mieli za co żyć. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stwórco rzeczy widzialnych i niewidzialnych, dziękujemy Ci za Twoją troskę o każdego człowieka i błagamy, abyś wejrzał na wszystkich znajdujących się w różnych potrzebach. Daj szansę rządzącym i odpowiedzialnym za rolnictwo, wyciągnięcia pomocnej dłoni po klęskach żywiołowych i wprowadzonych sankcjach na żywność. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stwórco, ulituj się nad wszystkimi chorymi i cierpiącymi. Ulżyj ich cierpieniom, wlej nadzieję w serca i pozwól powrócić do pełni sił i zdrowia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stwórco nieśmiertelny, dziękujemy Ci za nadzieję życia wiecznego i błagamy o szczęście wieczne dla tych, którzy zginęli w tym roku w wypadkach przy pracy. Pozwól im wejść na ucztę zbawionych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Stwórco rodzaju ludzkiego, dziękujemy Ci za to, że mamy co jeść i w co się przyodziać oraz gdzie mieszkać i błagamy Cię, byś chronił nas i nasz dobytek od wszelkich nieszczęść. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Ojcze, pełen majestatu, dziękujemy za Twoją niezmierzoną łaskawość i wraz z całym Kościołem hołd Tobie oddajemy przez Chrystusa, Pana naszego. Teraz przygotowanie darów. Zbliża się procesja z darami. Dary niosą starości do ołtarza. Zbliżają się delegacje. Starosta, dożynek z chlebem i starościna. Przedstawiciele władz, pan starosta z panem burmistrzem. Dary niosą starości dożynkowi Wiesława Bernat z Żółkowa i Kazimierz Grześkowiak z Miniszewa. Oni przyniosą chleb. Starosta Jarocina i burmistrz Działkowcy miasta i gminy Żerków niosą wędliny z ogrodów, sadów. Jak słyszymy, także obecni są działkowcy, którzy niosą owoce, warzywa, miód, za chwilę leśnicy, dary lasu, akcja katolicka z parafii Żerków niesie kwiaty. Z kwiatami.
służba liturgiczna z darami ołtarza. I także my złóżmy swoje dary na tym ołtarzu. Przede wszystkim dar naszego czystego serca, zjednoczeni z uczestnikami tej liturgii, którą celebruje biskup Kaliski, ksiądz biskup Edward Janiak wraz z rolnikami świętującymi dożynki diecezji kaliskiej. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Panie nasz Boże, Ty przez jedną ofiarę Chrystusa nabyłeś sobie lud nowego przymierza. Udzielaj swojemu Kościołowi darów jedności i pokoju przez Chrystusa, Pana naszego. Pan z wami. W górę serca. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie, Panie Ojcze Święty, Wszechmogący, Wieczny Boże. W swoim miłosierdziu tak świat umiłowałeś, że zesłałeś nam jako odkupiciela Twojego Syna. On stał się podobny do nas we wszystkim oprócz grzechu, abyś mógł to w nas miłować, co umiłowałeś w swoim Synu. Przez Jego posłuszeństwo odnowiłeś przymierze, które zerwaliśmy przez grzeszne nieposłuszeństwo. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie z radością wołając. Święty, święty, święty. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał
i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Edwardem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi, nim jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam.
Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem, doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Ciało i krew Chrystusa niechaj mnie strzegą na życie wieczne. Komunia Święta będzie rozdzielana. Księża biskupi przed głównym ołtarzem, kapłani z dekanatu pozostałym wiernym. Ci, którzy są za barierkami, proszę tam zaczekać. Kapłani do wszystkich dojdą. Thank you.
Uczestniczymy we mszy świętej z okazji dożynek diecezji kaliskiej. Modlimy się za rolników, za leśników, za tych wszystkich, którzy przedstawiają nam płody ziemi, które dzięki pracy rąk ludzkich i opatrzności Bożej możemy spożywać. Teraz pieśń Panie dobry jak chleb. To szczególna pieśń, która towarzyszy ludziom pracy na roli. Również my zjednoczmy się z tymi, którzy przyjmują Komunię Świętą, ten chleb najlepszy, chleb życia wiecznego, Chrystusa do swoich serc. Przyjmijmy Jezusa na sposób duchowy, otwierając przed Nim wszystkie zakątki swojego życia. Bądź uwielbiony od swego Kościoła.
Módlmy się. Miłosierny Boże, przywróć nam pełnię zdrowie duszy i ciała i tak przemień swoją łaską i wspieraj, abyśmy zawsze mogli się Tobie podobać. Przez Chrystusa, Pana naszego. Jako ksiądz proboszcz parafii Żerków pragnę podziękować Panu Bogu za to, że ziemia Szwajcaria Żerkowska, parafia Żerków, mogła gościć wszystkich tych, którzy w tym roku dziękują za plony z ogrodów, sadów, a przede wszystkim pól. Niech Bóg Stwórca będzie przez naszą modlitwę uwielbiony, a wszystkie modlitwy zanoszone za przyczyną naszego biskupa ordynariusza Edwarda, biskupa Łukasza, kapłanów i was tutaj zgromadzonych na stadionie przed telewizorami, bo jest transmisja przez telewizję Trwam prowadzona, Radio Rodzina, Radio Maryja, Opiekun i inne media. Niech Bóg za wszystko będzie uwielbiony. Pan burmistrz powie swoje słowa. Chciałbym serdecznie podziękować księdzu biskupowi za sprawowaną Eucharystię dziękczynną i wszystkich gości zaprosić na skromny poczęstunek na tak zwaną agapę. Zapraszam. Szanowni uczestnicy dzisiejszej uroczystości, przedstawiciele parafii, dekanatów diecezji kaliskiej. Z tego pięknego miejsca otoczonego lasem zanieśliśmy dziękczynienie Panu Bogu. Muszę się przyznać do jednej rzeczy tutaj, że kiedy pan burmistrz z księdzem proboszczem przed rokiem byli mnie zapraszać, to z takim trochę niedowierzaniem, ale mówię, czy dacie radę? I wtedy pan burmistrz stanowczo mówi, że gmina poradzi z parafią razem. I czy ksiądz biskup przyjmie to zaproszenie? Ja wtedy mówiłem, jeżeli będę żył. Bo rzeczywiście przeszedłem bardzo trudną, ciężką chorobę. I dzisiaj bardzo się cieszę z wami, że jestem, że dożyłem, że mogę dziękować razem z wami, z kapłanami tutaj, że jesteśmy razem z nowym biskupem, z przedstawicielami wiernych. Ale jadąc tutaj z księdzem biskupem, mówimy, deszcz pada, wycieraczki zaczynają pracować. Wszystkie media mówiły, że dzień deszczowy. Wczoraj powiedziałem tak, no nie ja datę wybierałem. Wybierał burmistrz z proboszczem, niech to będzie na nich. Ale dzisiaj po drodze mówiliśmy o takiej błogosławionej, która ma na imię Salawa. Ilekroć ją poproszę, ona była sprzątaczką w Krakowie, służącą. Ale ma tą zdolność, że bierze miotłę i zamiata też niebiosa, porządkuje. Wszyscy mówili, że będzie padać. Jestem jej bardzo wdzięczny, błogosławionej Salawie. I zobowiązuję do proboszcza, żeby ona tutaj miała swój kult w parafii, swój obraz jako pamiątkę dzisiejszej uroczystości. A jak mu zabraknie grosza na malowanie, niech przyjdzie do mnie. Niech ten obraz tutaj pozostanie jako pamiątka wdzięczna wobec tej błogosławionej, która jest wspaniałą niewiastą. Kiedy umierała, tak jak przy Ojcu Świętym, Janie Pawle II, ludzie mówili święta i od razu przychodzili na grób modlić się za jej przyczyną.
jestem bardzo wdzięczny wszystkim, księdzu proboszczowi, władzom, chórowi, orkiestrze, wszystkim, zwłaszcza wy, którzy przybyliście na dzisiejszą uroczystości i to od tam spod Opola, poprzez wszystkie sieci jakby naszych duszpasterstw. Serdecznie dziękuję na czele z notablami, ale też dziękuję mediom, telewizji Trwam, Radiu Maryja, Radiu Rodzina, bo przez to łączymy się z ludźmi nie tylko naszej diecezji, ale i w Polsce, a również w świecie. Bardzo serdecznie dziękuję. I w tym dziękczynieniu słuchałem z uwagą biskupa pomocniczego, co mówił, o czym mówił do nas Słowo Boże. Rzeczywiście, dziękczynienie. I tak sobie pomyślałem, przeżyłem 62 lata i modliłem się o zdrowie dla umierających, dla chorych, tak jak ludzie proszą. Ale rzadko, a prawie nigdy nie pamiętam, modliłem się o mocną wiarę, żebym dziękował za zdrowie. Ponieważ byłem zdrowy. Dopiero wtedy, jak to ksiądz biskup pięknie powiedział, jeżeli jakieś dobro, jeżeli kogoś tracimy, to wtedy oczy nam się otwierają i biegniemy z modlitwą do Pana Boga. Dziękujemy za każde dobro, że możemy chodzić na własnych nogach, że mamy chleb powszedni, że jest pokój wśród nas. Starajcie się, aby dostrzegać te małe i drobne rzeczy, bo one tworzą życie za ludzi, którzy są koło nas, otaczają nas miłością i dobrocią. Dziękując ludziom, dziękujemy Panu Bogu wszystkim za ten piękny dzisiejszy dzień, za ten trud organizacji. Bogu niech będą dzięki wszystkim z serca. Udzielam pasterskiego błogosławieństwa. Do tego błogosławieństwa zapraszam, żeby również biskup pomocniczy dzisiaj tutaj wraz ze mną pobłogosławił i tym, którzy są obecni, ale też tym, którzy łączą się z nami przez media. Pan z wami. Niech imię Pańskie będzie błogosławione. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bardzo prosimy księży biskupów, koncelebransów, aby zajęli miejsce przed głównym ołtarzem. A wszyscy o chwilę cierpliwości proszę usiąść. Za chwilę będziemy mieli okazję, by zobaczyć, to szczególnie widzowie telewizji Trwam oczywiście, krótkie przedstawienie, zwyczaje dożynkowe w wykonaniu dzieci ze szkoły podstawowej w Żerkowie. Księża biskupi wraz z asystą podchodzą już do przygotowanych krzeseł, a za chwilę dzieci ze szkoły podstawowej pokażą nam te zwyczaje, które towarzyszą powiatowi jarocińskiemu, okolicznym powiatom w diecezji kaliskiej i które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Proszę Państwa, proszę o powstanie do roty. Nie rzucim ziemi skąd nasz ruch, nie damy Boże szło.
Dziękuję. Dobiegła uroczysta Eucharystia Dziękczynna Dożynkowej Diecezji Kaliskiej oraz powiatu jarocińskiego, gminy i miasta Żerków, parafii Żerków, celebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji księdza biskupa Edwarda Janiaka, ordynariusza Diecezji Kaliskiej oraz Jego Ekscelencji księdza biskupa Łukasza Buzana, biskupa pomocniczego Diecezji Kaliskiej. W uroczystej Eucharystii wzięły również udział chór imienia Kazimierza Tomasza Barwickiego z Jarocina, chór Lutnia z Żerkowa, chór Arion z Kotlina, chór Dyszkant Kąty Wrocławskie oraz orkiestra Mickiewiczowskiego Centrum Turystycznego w Żerkowie. Na ręce organizatorów wpłynęły listy okolicznościowe gratulacyjne od pani poseł Małgorzaty Adamczak, pana posła Adama Rogackiego, wojewody wielkopolskiego Piotra Florka, marszałka województwa wielkopolskiego Marka Woźniaka, dyrektora oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu Piotra Łykowskiego oraz burmistrza Jarocina Stanisława Martuzarskiego. Starostami dzisiejszych dożynek jest pani Wiesława Bernat oraz pan Kazimierz Grześkowiak. Pani Wiesława Bernat mieszka w Żółkowie, gdzie wspólnie z mężem prowadzi 47-hektarowe gospodarstwo rolne, w którym przeważa produkcja roślinna. Pan Wiesław ma trójkę dzieci, w wolnych chwilach lubi słuchać muzyki, a także obejrzeć dobry film. Do głównych zainteresowań pani Wiesławy należy podróżować po Polsce i lubi gotować. Pan Kazimierz Grześkowiak z Miniszewa wspólnie z synem prowadzi 65-hektarowe gospodarstwo rolne, zajmujące się głównie produkcją zwierzęcą, to jest produkcją mleka i hodowlą trzody chlewnej. Pan Kazimierz jest żonaty, ma dwójkę dzieci i cztery wnuczęta. Pan Kazimierz jest rolnikiem zarówno z zawodu, jak również z pasji, ponieważ interesuje się tematyką rolniczą, głównie mechanizacją rolnictwa. A już, proszę Państwa, za chwilę na tej scenie zaproszę dzieci ze szkoły podstawowej z Żerkowa. Oczywiście jak Żerków, to szkoła nie może mieć innego imienia jak imienia Adama Mickiewicza. Już za chwilę dzieci przedstawią zwyczaje dożynkowe. Będzie to przedstawienie pokazujące zwyczaje dożynkowe w Polsce. Już za chwilę jak chór zejdzie na dół, zaproszę dzieci ze szkoły podstawowej imienia Adama Mickiewicza w Żerkowie. Jest jeszcze z nami, proszę Państwa, uczestniczy w dzisiejszych uroczystościach poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pan Jan Dziedziczak. Witamy serdecznie. I już, proszę Państwa, w pięknych strojach dzieci ze szkoły podstawowej w Żerkowie. Maluchy ubrane na biało, czerwono, biało-żółto. Niektóre dostały do ręki kosy, a za chwilę przedstawią nam zwyczaje dożynkowe. Uczestniczymy w dożynkach diecezji kaliskiej w powiecie jarocińskim, parafia i gmina Żerków. To już część po mszy świętej, ale jeszcze oczywiście duszpasterze są tutaj obecni. Dożynki potrwają do wieczora, do późnego wieczora. Po tej części artystycznej dzieci będą również inne kapele regionalne przygrywały zgromadzonym na miejscowym stadionie. Jesteśmy wam tu radzi. Witajcie, Żerkowie, witajcie, kochani. Jesteśmy
Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje i niech trwa święta pamięć o żeńcach, niosących kosy i sierpy w czas żniw przodków naszych. Przyjdź królestwo Twoje na pola, ogrody, a nierzadko u góry naszych serc. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Gdy cieszymy się urodzajem dobrych myśli, uczynków i chwil szczęśliwych, ale i wtedy, gdy złowrogie burze, grad i wszelkie żywioły zła chcą zniszczyć naszą wiarę, miłość i nadzieję. Chleba powszedniego daj nam dzisiaj i daj łaskę wiary matkom, by nie wstydziły się robić znaku krzyża na każdym bochenku chleba, zanim zaczną go kroić i dzielić. I odpuść nam nasze winy z powodu wszelkich zdrad i zaniedbań wobec Twoich przykazań. Jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, którzy w imię fałszywej wolności sieją w nas zamęt, zniewolenie i oferują łatwe i przyjemne życie. Wszystko na krótko. I nie wódź nas na pokuszenie zbierania plew zamiast ziarna, ale zbaw nas ode złego i dopomóż, aby żniwa naszego życia były urodzajne, obfitujące w stokrotne plony dobra. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, Ty się tym zajmij. Amen. Młodzież dziś wieniec przynosi, młodzież dziś...
ojciec, coś ty taki markotny, co cię gryzie, powiedz. Nic, matka, nic. Przecież widzę, że coś ci leży na sercu. Czy było tak kiedyś, żebyś ty czegoś nie widziała? A no nie było. I teraz też widzę. Ojciec, co tobie? Pamiętam, w 62 roku, jak my z ojcem i matką skosili 2 morgi żyta, powiązali i postawili w mendele. Przez jeden dzień mieliśmy dobry czas, a i sił, i zapału też nie brakowało. A ja też pamiętam ten rok, bo i ja ze swoimi też żniewowałam. My to się z wami nawet ścigali, a wieczorem to jeszcze na tańce się leciało. Prawda, tak było. Na tych tańcach to mi się nawet spodobałaś. Miałaś taką ładną sukienkę w czerwone maki i kwiaty wpięte w warkocze. Oj, ojciec, kiedy to było? Ale i ty byłeś kawaler, jak się patrzy. Babcia mi powiadała, Józek to jest do tańca i do różańca. Taki to na męża się nada. Dobrze ci babcia mówiła. To już pół wieku przeszło. Tyle żniw było. A dzisiaj to wszystko jest inne. Maszyny, kombajny. Kto jeszcze pamięta kosę, sierp? Ojciec, ale ludzie tacy sami. Tak samo troskają się, patrzą z nadzieją w niebo, proszą o deszcz i słońce, a i tańczyć czasem zapragną. O, zobacz, idą młodzi, będą tańcować, nie smuć się już. Ano, może masz rację. Serce człowieka tak jak kiedyś, tak i teraz. Tak samo tęskni, lęka się i raduje. Matka, zatańczysz ze mną? Ojciec, my już stare, będą się z nas śmiać. A niech się śmieją i podziwiają, bo w dożynek czas zatańcować trzeba. Bogu na chwałę, ludziom ku radości.
I tak, drodzy Państwo, podziękujmy, zakończył się występ dzieci ze szkoły podstawowej w Żerkowie, gdzie dzisiaj odbywają się uroczystości dożynkowe, uroczystości diecezji kaliskiej, a te dożynki będą trwały jeszcze do późnego wieczora. Błogosławiona Salawa wzięła rzeczywiście miotłę, tak jak mówił ksiądz biskup Edward Janiak, i zagarnęła wszystkie chmury z nieba, dlatego teraz świeci tu piękne słońce i mamy nadzieję, że aż do zachodu nam tutaj poświeci, bowiem przed nami już za chwilę koncert zespołu Pectus. Będą także występy artystyczne kapeli regionalnych z tego regionu, z tych wszystkich dekanatów, powiatów, gmin, które Państwu prezentowaliśmy na początku. Zagra m.in. kapela z Nadbaryczy, zespół wokalny Dyszkant Kąty Wrocławskie, zespół akordeonowy Kotlin, kapela Szczuny z Sulęcinka, klub seniora Babie Lato z Żerkowa i na koniec oczywiście zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu Max Well. To wszystko czeka na tych, którzy pojawią się na stadionie w Żerkowie, na stadionie miejskim. Zapraszamy oczywiście tych z Państwa, którzy jeszcze tutaj nie dotarli. Do wieczora piękna zabawa, a to wszystko radość rolników, ludzi związanych z ziemią, że udało się zebrać plon, że na naszym polskim domu nie zabraknie chleba, nie zabraknie tego wszystkiego, co jest owocem Bożego błogosławieństwa i pracy bardzo konkretnych rąk ludzi. Serdecznie dziękujemy także ekipom technicznym Radia Maryja, telewizji TVAM. Dziękujemy także wszystkim naszym telewidzom i słuchaczom. Żegnamy się z Żerkowem. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica.